tutaj na kanale Rock Day dzisiaj sobie powiemy na temat interwałów, a konkretnie sekundy małej. To jest, jak mówiłem już wcześniej, interwały. To są takie klocki. We wcześniejszym filmie można oczywiście zobaczyć. Może podepnę na dole w linku, albo po prostu będzie gdzieś widoczny na kanale, nie wiem. Co to w ogóle są interwały? No. Co to są interwały? No właśnie, tak jak mówiłem w filmiku, to są takie jakby puzzle, z których się składa wszystko właściwie w muzyce. W muzyce gitarowej, muzyce niegitarowej. I dzisiaj zajmiemy się sekundą małą. Czyli to jest... O! Piesiek. Czyli to jest najmniejszy interwał... Czekajcie chwilunkę. Dobra, uciekaj. Sekunda mała to jest najmniejszy interwał, najmniejszy taki klocek, który używamy. Inaczej półton to jest to samo. Interwał sekundy małej, a półton to jest dokładnie to samo. Mianowicie jest to po prostu odległość dwóch progów w systemie temperowanym. Dwóch progów tutaj, dwóch klawiszy obok siebie na przykład. Jak są białe klawisze obok siebie na pianinie, obok siebie, czyli EF na przykład, to one mamy odległość wtedy sekundy małej. Albo na przykład klawisz C i Cis, czyli C biały i pierwszy najbliższy czarny. Ale dobra, my nie będziemy się skupiać na pianinie, tylko na gitarze. Czyli sekunda mała po prostu to jest wszystko, co tutaj możemy, wszystkie te odległości. Bo tutaj nie ma znaczenia, czy to jest, o, tu jest sekunda mała, a tu nie sekunda. Nie. To wszystko to jest sekunda mała, brzmi, jakby to powiedzieć, wyrazistość tego interwału jest bardzo czytelna. Jest po prostu bardzo niespokojne, bardzo takie, jakby to powiedzieć, wibrujące, nie współbrzmiące. Bo tak, bo tak jak mówiłem tam w tym filmiku, mamy interwały, które możemy zagrać melodycznie, czyli tak jak tutaj, po prostu melodia. Albo harmonicznie, czyli po prostu uderzamy te interwały, musimy znaleźć tak, żeby zagrać je razem, czy równocześnie. Czyli na przykład mam interwał sekundy małej od dźwięku A. Najgrubsza struna na piątym progu to jest dźwięk A. Sekunda mała to jest po prostu dźwięk AIS, czyli próg dalej AIS. No to muszę teraz znaleźć taki chwyt, taki power chord, można to powiedzieć w skrócie power chord, gdzie będę mieć te dwa dźwięki. Czyli na przykład A jest tu, no to AIS jest na strunie cieńszej na pierwszym progu. Uwaga, zagram równocześnie, będzie to ciężkie dla uszu. No dobra, analogicznie możemy wziąć, mamy powiedzmy dźwięk E, no i interwał sekunda mała to jest od E, to jest F. Czyli muszę znaleźć na tym samym, na osobnej strunie dźwięk, dobrze to mówię? Przepraszam, E, dobrze mówię, E czyli F. Często używany w takich też ten motyw jest, ta sekunda mała, może bardziej w drugą stronę, ale też ten takie współbrzmienie niezbyt fajne, czyli dysonujące, bo to należy, interwał sekundy małej należy do współbrzmień dysonujących, czyli dysonans. Tak jak już na pewno to pojęcie nieraz było słyszalne przez Ciebie, przez Was. Dysonans, czyli coś, co nie współbrzmi, coś, co ja to właśnie tak macham rękami, bo Te dźwięki po prostu bardzo falują, ponieważ one są zupełnie, mają inne częstotliwości i one bardzo ze sobą nie współbrzmią, czyli dysonują. Prawda? No to zagram jeszcze raz. Ale trzeba przyznać, że w tej formie rytmicznej, z tłumieniem ręką teraz jak tłumiłem, i z tą rytmiką zaczynało nabierać jakiegoś takiego kształtu. Coś dobra, coś tutaj to brzmi, prawda? Bo sam z siebie, jeżeli go zagramy po prostu w takiej formie,
jednej nuty. No, brzmi tragicznie, chyba że kończy się utwór takim czymś, prawda? Natomiast tak, melodycznie, czyli jeżeli mamy te dwa dźwięki zagrane na przemian, charakterystycznym motywem, który charakterystyczną sprawą, którą dzięki której możemy sobie też, powiedzmy, ułatwić zapamiętywanie interwałów, aczkolwiek, no nie wiem, ja akurat tego nie używam, ale spotkałem się z taką metodą, że zapamiętać utwory, które zaczynają się od sekundy małej. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Ja tutaj bym prosił wszystkich oglądających, żeby spróbowali wyszukać, o ile się da, dacie radę wyszukać, utwory, które się zaczynają właśnie od sekundy małej. Ja akurat w tym momencie mam przykłady, dwa przykłady, bodajże, żebym nie zmaścił. Nie sprawdzałem sobie ich dokładnie, jak, czy to one są. Mianowicie, to akurat jest, tak, bo można powiedzieć, jeżeli ja wiem, jak złapać ten interwał sekundy małej, to po gówno ja mam zapamiętywać, jaki tam utwór się zaczyna od tego, prawda? Raczej to jest w drugą stronę. Żeby uzmysłowić sobie, jak można byłoby rozpocząć utwór, czy tworzyć melodię w utworze, warto sobie kojarzyć, które utwory, jakie utwory w ogóle od tego interwału się zaczynają, czyli jak pomysł muzyczny jest tworzony od tych dwóch dźwięków, prawda? Bo zawsze od jakichś dźwięków utwór się musi zacząć, prawda? Na przykład, na pewno każdy zna motyw ten, uwaga. No tam jest więcej dźwięków, jednak on zaczyna się od tego. To jest motyw przewodni filmu pod tytułem Szczęki. Tak. Po prostu. Ja to akurat zacząłem grać od razu szybko, ale on się zaczyna, z tego co pamiętam. Mamy taki przykład. Kolejnym przykładem byłby utwór pod tytułem Różowa Pantera, Pink Panther. Nie wiem dokładnie, w której się tonacji to zaczyna. Tu akurat zaczynam czwarty, piąty próg na strunie piątej. Tu są akurat same sekundy małe. Już dalej nie będę tego tematu rozwijać, nie o to chodzi. W każdym razie się zaczyna ten tydym, tydym, tydy, 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 tydym, tydym. Czyli zaczyna się po prostu od sekundy małej. Dobra. Kolejny motyw, który, żeby tutaj ja nie zmaścił. Megadefu nie za bardzo bym do tego zaliczył. Tu nie, chciałem sobie przypomnieć jeden utwór, ale po prostu zupełnie mi wyleciało z głowy, jak to leciało, jak ten motyw był. Ale po prostu no, te szczęki mi za bardzo teraz ryją beret, żebym coś wymyślił nowego. Ale dobra, to nie o to chodzi, żebym ja wymyślał, żeby spróbujcie wy obadać, nawet na słuch sobie popatrzeć jakieś motywy, które się zaczynają, właśnie rozpoczęcie motywu jakiegoś albo utworu od no proszę bardzo, od sekundy małej, czyli pół tonu. Myślę, że to na tyle byłoby z takiej teorii. Teraz wróćmy, teraz powiedzmy sobie praktycznie, jak to zrobić, jak ćwiczyć te interwały, bo to, że będziemy sobie utwory znali, to jest jedna rzecz. Ja bardzo gorąco i serdecznie polecam zawsze zrobić coś takiego podczas rozgrzewki, czy zawrzeć w harmonogramie ćwiczeń swoich codziennych ćwiczeń, że na przykład teraz ćwiczę interwały. Interwał sekundy małej. Ja na przykład robię po prostu to, że gram po prostu pierwszy, drugi palec, czyli można powiedzieć pajączki, ale co mi się dzieje? Ale po prostu gramy
tylko te sekundy. Nie robimy innych ruchów na gryfie, tylko gramy tę sekundę małą. Pierwszym, drugim palcem, żeby wyćwiczyć pierwszy, drugi palec, interwał i sekundę małą. Drugi, trzeci palec. Trzeci, czwarty. No i też gramy oczywiście wzdłuż struny, wzdłuż gryfu. Tylko tu jeszcze trzeba powiedzieć o kwestię formalną. Jeżeli gramy od niskiego dźwięku do wysokiego, to znaczy, że wstępująco, czyli wstępujemy od niskiego do wysokiego, czyli gramy wstępująco w tych wypadkach, a zstępująco, czyli schodzimy z wyższego na niższy w przypadku powrotu. Wstępująco. 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 A teraz uwaga, wstępująco. Wstępująco. No, można powiedzieć, dobra, pieprz się, bo tam jakieś będziemy wstępująco. Bardzo ważne jest, żeby te pewne pojęcia teoretyczne z teorii i z nomenklatury znać, żeby nie olewać tego tematu, bo niektórzy mówią, a będziemy do góry, do dołu na przykład. No ale dobra, można i tak poruszać się, ale jeżeli faktycznie chcemy być muzykami i mieć jakieś, powiedzmy, pojęcie, jeżeli spotkamy się później w książkach do nauki różnych z tą nomenklaturą, to po prostu już wiemy, o co chodzi. Także tak, utwory, pierwsza rzecz, utwory z sekundą małą do znalezienia. Druga rzecz, ograć gryf w ten sposób, jak pokazywałem. Może być oczywiście też w poprzekątnej. No i tutaj właśnie teraz można powiedzieć znowu, wypadałoby skończyć filmik, ale tak, możemy też zagrać tremolo, czyli powiedzmy zamiast grać tylko tak, to gramy po prostu dużo dźwięków na jednym, dużo uderzeń piórkiem na jednym progu. To jest kolejne ćwiczenie, tutaj od razu też ćwiczymy szybkość prawej ręki. Dobra, nie będę dłużej nudził, także do zobaczenia w następnych filmach. Popatki.